Cieszymy się, że tradycja modlitwy za lotników wiary podlaskiej jest kontynuowana z tą wielką odpornością i wstronnością. Jest to dla nas radość, tym bardziej, że nasza parafia też jest wpisana w ten krajobraz tego lotniska i tej społeczności. Dziękujemy Bogu za to, że przez wiele lat mogliśmy tą tradycję podtrzymywać i prosimy Boga, aby przyszłe lata były kontynuacją. Modlimy się za tych, którzy tworzą dalej, a również za tych, którzy odeszli do życia wiecznego, bo wiemy o tym, że każdego roku ci, którzy służyli tutaj, robią się osobami starszymi, robią się osobami tymi, którzy odchodzą z czasem do życia wiecznego. We wszystkich sądach rozkwitając, utrzymaj się od siebie dobrodziejstwa, abyś ojczyznę naszą wybawiał z wszelkich nieszczęść oraz dał jej pokój i wszystkim żyjącym trwaniem braterskim spokoju. Abyśmy Tobie, z nieznającym początkiem Twoim Ojcem i najświętszym dobrym, przysiadanie Twoim Duchem, w jednej istocie swojemu Bogu zawsze mogli składać im czynienie. Dzisiejszy dzień wyglądał w następujący sposób. O godzinie 11 msza była, bo to msza była w intencji dnia święta lotnictwa, które obchodzone jest zawsze 28 sierpnia na cześć wygrania challenge zawodu przez Wilkę i Wigurę. Po tej mszy było złożenie wieńców pod pomnikiem i przemarsz właśnie tu, gdzie w tej chwili znajdujemy się, kolumny, w której była kompania poszysztandarowa, kompania reprezentacyjna, następnie orkiestra i przedstawiciele władz i generałowie i ludność sobie gości. Kompania Patroń! Na ramię! Brun! Prezentuj! Brun! Na prawo! Bac! Thank you.
imieniu lotników bialsko-podlaskich witam serdecznie na miejskich obchodach święta lotnictwa. To już po raz trzeci w naszym mieście odbywa się ta rzecz oficjalnie. Dzięki znakomitej współpracy z panem prezydentem Michałem Litwiniukiem impreza została wpisana na stałe do kalendarza wydarzeń miejskich. Dzisiejsze święto ma charakter szczególny. Oto zostanie odsłonięta, otwarta, oddana do użytku sala tradycji lotniczych. Będąc przez kilkadziesiąt lat już w Białej Podlaskiej, zewsząd słyszeliśmy jako lotnicy, że trzeba tę piękną tradycję lotnictwa w Białej Podlaskiej utrwalić dla przyszłych pokoleń. I chcę powiedzieć tu w sposób szczególny, chcę się zwrócić do mieszkańców Białej Podlaskiej. Ta sala, ten mural i pamięć o lotnictwie została przygotowana dzięki wam i z myślą o was i dla was. Dlaczego? W ubiegłym roku poparliście gremialnie projekt dotyczący budowy urządzenia tej sali tradycji w ramach budżetu obywatelskiego. Poparcie było niesamowite i oto dajemy dowód tego, że rzecz zrealizowaliśmy. Chciałem podziękować bardzo za osobom, które przyniosły nam liczne eksponaty. I dalsza prośba. Proszę Państwa, przynoście. Niech one nie zalegają gdzieś w szufladach, może w jeszcze jakichś bardziej dziwnych miejscach. Tutaj będą wyeksponowane, opracowane metodycznie, zgodnie z zasadami sztuki muzealnej. Zapewnia to nam współpraca merytoryczna z Muzeum Południowego Podlasia. Zresztą, jak widzicie Państwo, z napisu wynika, jest to przedsięwzięcie wspólne. Od 1964 roku tygodnik Skrzydlata Polska przyznaje nagrodę, prestiżową nagrodę pod nazwą Błękitne Skrzydła. Otóż w tym roku oddział bialsko-podlaski Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa otrzymał tę nagrodę za kultywowanie tradycji lotniczych i patriotyczne wychowanie młodzieży, także publikowanie wydawnictw o lotnictwie podlaskim. Wszystko ma swój początek, ale nie ma końca. Taką sekwencją rozpoczyna się motto na pomniku lotników południowego Podlasia, przed którym złożyliśmy wieńce po mszy świętej w dniu dzisiejszym. Otóż tak właśnie, wszystko ma swój początek tutaj, na południowym Podlasiu. Bo właśnie tutaj, w 1896 roku, czyli 125 lat temu, swoje pierwsze loty, lotnią przez siebie skonstruowaną, wykonywał w Janowie Podlaskim Czesław Tański. I to było tym początkiem. Początkiem lotnictwa na tej ziemi południowego Podlasia. Później był rok 1923, powstanie Podlaskiej Wytwórni Samolotów. Wytwórni bardzo prężnej, bardzo zżytej z miastem. Wiele instytucji powstało właśnie wtedy. Już niedługo będziemy obchodzić stulecie powstania właśnie Podlaskiej Wytwórni Samolotów. Fabryka przez 16 lat funkcjonowania do wybuchu II wojny wyprodukowała ponad 1500 samolotów, 47 typów. Miała 36 własnych konstrukcji, w tym dwa szybowce. Miała wielkie plany, które zniweczyła wojna. Miał powstać PWS-2. I wyobraźmy sobie, jakby funkcjonował ten zakład, gdyby tej wojny nie było. Kadra inżynierska tego zakładu po zakończeniu wojny była rdzeniem kadr inżynierskich i konstruktorskich odnawiających się firm lotniczych, przemysłu lotniczego, ale nie tylko, bo też pozostałych zakładów przemysłowych w Polsce. I czasy wojny wykorzystywane lotnisko przez naszych okupantów, ale też stąd, z południowego Podlasia lotnicy brali w niej czynny udział. Następnie po wojnie to lotnisko też nie zamarło. Odbywało się tutaj szkolenie lotnicze i lotnisko powiązało się niejako, przywiązało się do lotnictwa szkolnego.
Wspomniałem już o lotnictwie szkoły Orląt, które tutaj zapanowało w postaci pierwszych dwóch eskad lotniczych, które zaczęły działać na lotnisku w Białej Podlaskiej 8 i 10 od 1951 roku. Następnie w 1958 roku powstał 59 lotniczy pułk szkolno-bojowy, który funkcjonował tutaj w mieście do roku 1964. Następnie lotnisko było rozbudowywane i modernizowane, ale przebywały na nich jednostki lotnicze szkoły Orląt na przebazowaniach. Nastąpił piękny dzień 27 października 1977 roku, gdzie przebazował się tutaj 61 lotniczy pułk szkolno-bojowy z lotniska w Nowym Mieście. I rozpoczął ponad 20-letnią działalność na terenie naszego miasta, naszego lotniska. W 2000 roku pułk został przeformowany przez Ośrodek Szkolenia Lotniczego i Komendy Lotniska nr 3. Wykonywaliśmy loty w pułku na samolotach SB LIM-2, LIM-2, LIM-5. Natomiast w ośrodku po przeszkoleniu na śmigłowcach Mi-2 i W-3. W okresie tych 25 lat pułk wyszkolił 1200, pułki ośrodek, ponad 1200 podchorążych. Jest to naprawdę wielki wyczyn. Jednostka była naprawdę bardzo prężna. Wykonywaliśmy naloty rzędu 10 tysięcy godzin rocznie. W porównaniu pułk lotnictwa bojowego wykonywał tych nalotów o połowę mniej. Wszyscy byli bardzo zaangażowani w tę pracę. To nie tylko była praca pilotów, to nie tylko była praca nawigatorów, techników, ale to była praca całego pułku, również zabezpieczenia, logistyki, łączności, sztabu, pracowników wojska, wszystkich. Każdy był w tym pułku ważny. Ta atmosfera była słynna na całą Polskę. Mieliśmy pracę do wykonania i wykonywaliśmy ją w bardzo wspaniałej atmosferze i bardzo dużym zaangażowaniu. Dlatego też, żeby końca nie było, to tutaj powstał Bielsko-Podlaski Oddział Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. On powstał w 1996 roku, natomiast taką formalną działalność rozpoczął w 1997. Oddział ten podjął starania, żeby pozyskać, już wtedy, kiedy jednostki zostały zlikwidowane, pozyskać elementy sali tradycji, która była w pułku w 1961. Ja wtedy akurat byłem dowódcą pierwszego ośrodka szkolenia lotniczego w Dębinie, a komendantem szkoły był obecny dzisiaj wśród nas pan generał brygady pilot Ryszard Hacz. Koledzy ze stowarzyszenia podjęli rozmowy przy też mojej pomocy z panem generałem, żeby wyraził zgodę na to, aby te elementy sali tradycji tutaj w Białej, w cudzysłowie powiem, wylądowały. Na pewno wiele pamiątek jest pochowanych w szufladach, w szafach, tylko dla nikt tych posiadaczy tych pamiątek. To jest miejsce, w którym te pamiątki mogą być dla wszystkich. One nie zginą. To jest miejsce, nie powiem, że tymczasowe, bo istnieją plany takie, żeby budynek na Łomaskiej, który będzie podlegał po jakimś tam czasie rewitalizacji, jak się opróżni, to oczywiście wszystko zależy od finansów. Jeżeli te finanse będą, to będzie rewitalizacja budynku i muzeum. Pan dyrektor Rafał Zbicki ma też w stosunku do tego budynku plany. I tam powstałoby takie z prawdziwego zdarzenia nowoczesne, na taką skalę jak teraz te nowe odsłony Muzeum Południowego Podlasia po remoncie i po modernizacji, to coś takiego byłoby tam poświęcone Przemysłowi Bialskiemu, PWS-owi, Bialskim Jednostkom Lotniczym i tak dalej. Dodatkowo mamy miejsce obok, które jest salą taką, w której będziemy mogli prowadzić zajęcia z młodzieżą. Już jest kolejka chętnych, żeby te zajęcia odbywać. W tamtej sali tam jest piękny stół, są krzesła, są te już zabytkowe i elementy sali tradycji naszej 61. pułku, które można oglądać. Jest duży telewizor, mamy dużo zdjęć, mamy dużo filmów takich poglądowych o tym, jak to historia funkcjonowania jednostek w Białej się odbywała. I chcemy też dzięki temu być może namówić młodych ludzi do tego, żeby zainteresowali się zawodem lotnika. Ja byłem dzieckiem małym, z lokami kręconymi na malutkiej głowie, ale takim jeszcze w wieku wczesnym przedszkolnym samolotów się bałem. Mówiłem na samolot MANT, jak go usłyszałem, chowałem się w domu i przez okno patrzyłem za nim, co on tam będzie sobie wyczyniał. A najbardziej przestraszył mnie samolot właśnie taki. Taki lim, taki jak te limy, które na nas latały. Kto by wtedy pomyślał, że tak małe dziecko, które boi się samolotów, kiedyś na nim będzie latać?
a tak się dzieje. I taką też celem jest to, żeby dzieci, młodzież po tych zajęciach z nami tutaj być może skierowały swoje kroki w kierunku Dęblina, Lotniczej Akademii Wojskowej, w kierunku zawodu lotnika wojskowego. Piękna sylwetka, piękny samolotu. Proszę Państwa, dziękujemy pilotom, spadkobiercom tradycji lotniczych z Białej Podlaskiej. Na takich samolotach tutaj lataliśmy dziesiątki lat. Były przeloty samolotów, samoloty, które były nad Białą Podlaską, właśnie szpareczka, czyli SB Lim 2 o numerze bocznym 006, będącym tu na naszym muralu. I ten po prostu samolot kiedyś tu stacjonował w naszej... Tak, a co najciekawsze, była jeszcze bojówka 602 numer, na której latałem, będąc jeszcze tu służąc w armii, w wojsku jako lotnik. W momencie pokazów odegrania po prostu orkiestra nam dała koncert. W trakcie grania tego koncertu przyleciał na samolot Iskra, na której był pilotem, pilotował ten samolot nasz kolega z Białej Podlaskiej, pilot Sławomir Major Hetman. Także pokazał tu kunszt pilotażu na Iskrze i po tej Iskrze było pokazanie musztry paradnej przez kompanię reprezentacyjną sił powietrznych z Dęblina. Tradycyjnie pojmowane istnieją trzy czasy. Przeszły, teraźniejszy i przyszły. Ale dzięki ludziom takim jak członkowie Bielsko-Podlaskiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej znamy jeszcze czas trwały. Tym jest właśnie ich nieustanne, zdeterminowane, imponujące nam wszystkim dążenie do podtrzymywania lotniczych tradycji naszego południowego Podlasia. Ostatnim z aspektów tej ich wyjątkowej działalności jest właśnie otwierana dziś przez nas, dla Państwa, mieszkańców Białej Podlaskiej, Izba Tradycji Lotniczych, ten piękny zjawiskowy mural i obelisk, przed którym stoję. Lotnictwo zapisało się w historii Białej Podlaskiej jako jedna z podstawowych, elementarnych cząstek kształtujących tożsamość naszego miasta i jego społeczności. Pięknie dziękuję panu pułkownikowi Wiesławowi Sokołowskiemu za wspaniałe przedstawienie tej historii. Historii sięgającej do czasów wyjątkowego pioniera Czesława Tańskiego poprzez utworzenie Podlaskiej Wytwórni Samolotów, historię pochodzących z Podlasia lotników, którzy zapisali bohaterskie karty podczas zmagań na frontach II wojny światowej. Wreszcie po historię 61. Szkolno-Bojowego Pułku Lotniczego. Jesteśmy jako mieszkańcy Białej Podlaskiej wdzięczni i dumni za waszą od tak długiego czasu tutaj obecność. Czyniliście piękną przeszłość naszego miasta, czynicie wspaniałą, zjawiskową i imponującą teraźniejszość naszego miasta i dziękujemy za to, że swoim dziełem obiecujecie, że również o taką przyszłość Białej Podlaskiej zadbacie. A mówię to pełen nadziei, że te historie i dumę z tego wyjątkowego dziedzictwa potrafimy przekazać najmłodszemu pokoleniu. Dziękuję wszystkim rodzicom i nauczycielom, którzy przyprowadzili tutaj dzisiaj swoje pociechy, swoich uczniów. Zakończę cytując fenomenalne słowa hymnu jednej z dwóch szkół, które w swoich nazwach odnoszą się do tradycji lotniczych. Sam jestem absolwentem Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Bohaterskich Lotników Podlasia. Słowa hymnu, które zacytuję, chciałbym dedykować naszym najmłodszym, bo któż jak nie pilot sięga po najśmielsze marzenia? Któż jak nie pilot wznosi się do nieba po to,
żeby oddalić te horyzonty, które ograniczają nas stojących na ziemi. A tego właśnie wam, najmłodszemu pokoleniu Bialczan, życzymy, byście śmiało kroczyli w świat, byście widzieli go jak najszerzej, byście chcieli swoje marzenia spełniać. Małe muzea są jak małe kraje. Są, a mogło ich nie być. I tylko determinacja Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego i współpraca z muzeum, regionalnym muzeum tu w Białej Podlaskiej dowodzi, że małe muzea mogą powstawać i historia lotnictwa to fakt w Białej Podlaskiej, ale to też historia miasta. Dowodem na to, że jest to państwa historia, jest wasza obecność. Jestem pod wielkim wrażeniem obecności tylu mieszkańców. Także panie prezydencie, drodzy seniorzy lotnictwa, to jest wasza historia, opowiadajcie ją, a ja tylko jako dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie chcę zapewnić o tym, że wsparcie macie już zapewnione i chciałbym za chwilę wręczyć dyplom podziękowania za to, co już się wydarzyło i życzenie takiej dobrego rozwoju na przyszłe lata. Zapewniam o naszej współpracy zarówno pana dyrektora, pana prezydenta, jak i prezesa Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego i wszystkich mieszkańców. Proszę państwa, to jest orzeł z Blackpool. Tam też kształtowało się polskie lotnictwo na obczyźnie, na Wyspie Ostatniej Nadziei. I rok temu Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie otrzymało ten eksponat. To jest miniatura orła. Na co dzień możecie go zobaczyć w Dęblinie, ale niech on będzie tutaj takim aktem i eksponatem w nowej sali tradycji lotniczych Południowego Podlasia. Wszystkiego dobrego, to jest nowy eksponat. Jak ocenia pan uroczystość w Białej? Nie wiem, ja przyjechałem tak troszeczkę do siebie. No właśnie słyszałam. Bo odnego czasu, kiedy byłem komendantem szkoły Orląt, to ten pułk podlegał mi. Często przylatywałem służbowo, ale dzisiaj to była wspaniała okazja spotkać moich i wychowanków, i weteranów. I to, co Biała Podlaska zrobiła, przy pomocy oczywiście rąk byłych żołnierzy, to naprawdę zasługuje na wielki szacunek. Tradycje lotnicze Białej są bardzo duże, ale był taki okres, że kiedy nie wszystko cieszyło się szacunkiem, ale tysiące godzin, tysiące wyszkolonych tutaj pilotów, to jest ważny dorobek wszystkich, nie tylko tego garnizonu, ale i ludności. Ja dzisiaj patrzyłem, obserwowałem, jak wszyscy z zachwytem patrzyli na ten mural. Tak, przylatujące samoloty, się łezka wokół kręci. Wie pani, lotnictwo jest taka dziedzina, którą człowiek jak raz wstąpił, to już stamtąd nie wyjdzie. To jest, że Leonardo da Vinci tak powiedział. Raz się poświęcisz, to już koniec, to już twoje. I z wielką przyjemnością skorzystałem z tego zaproszenia. Przyjechałem. Teraz będę wracał do Warszawy tak spokojnie. Będę to wszystko jeszcze raz starał się przemyśleć, cieszyć się. Troszkę mnie to oczywiście zmęczyli, wiadomo, ale to sympatyczne wszystko. Życzę państwu wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, a mieszkańcom, no cóż, spełnienia marzeń, bo macie dużo jeszcze przed sobą do zrobienia, ale znając waszą determinację, waszą chęć do pracy, wierzę w sukces każdego waszego pomysłu. Boże Wszechmogący, który dajesz początek wszelkim wspólnotom, błogosław ten obelisk, mural i salę tradycji, upamiętniającą tradycję lotniczego południowego Podlasia. Z
spraw niech będą znakiem przypominającym obecność jednostek lotniczych w naszym mieście i świadkiem żołnierskiej służby ojczyźnie pilotów i personelu na polskim niebie. Panie Jezu Chryste, Boże nasz, z którego mądrych, sprawiedliwych i niezbadanych wyroków życie wszystkich ludów i narodów los podlega. Sam i teraz wejrzyj łaskawie na tą salę tradycję mural i obelisk, która ku czci i pamięci godnych czynów służb i zmagań przodków naszych została ustanowiona. Rozpoczynałem tę robotę, więc ją zakończę. Zanim kończę. Następnie po przecięciu tej flagi rozpoczynamy zwiedzanie sali tradycji. Co prawda ta sala liczy około 100 metrów kwadratowych, ale myślę, że w przyszłości się rozbuduje na większą, bo tak mamy nadzieję, że coś w przyszłości takiego będzie. By podczas pierwszej oficjalnej wizyty nie przychodzić do gospodarzy z pustymi rękoma, mam zaszczyt i wyjątkową przyjemność wręczyć członkom stowarzyszenia i przekazać oficjalnie na ręce pana prezesa pułkownika Wiesława Sokołowskiego tą oto zjawiskową makietę prezentującą Limy 2 i Limy, które stacjonowały na Bialskim lotnisku. Pozwólcie Państwo, że naszą wspólną wdzięczność wyrażę wobec pana Przemysława Siwka, który jako wyjątkowy plastmodelarz jest autorem tej makiety. Niech służy, niech cieszy oczy podziwiających ją gościńcę. Bardzo serdecznie dziękujemy. Naprawdę makieta jest fascynująca. Jesteśmy naprawdę pod wielkim wrażeniem szczegółowości. Eksponaty mamy łącznie z tymi historycznymi naszymi, czyli takimi nawet puchary za zdobywanie jakichś czy wyróżnienia, które jednostka zdobywała, pamiątkowe księgi, podręczniki lotnicze, pamiątkowe dokumenty, mundury, mamy dwa mundury, generała Krawczyca, który był też dowódcą pułku, generała Czabana, mamy mundur oficera dyżurnego, mamy fotel katapultowy na manekinie. Mamy pozostałe kombinezony, wiele przyrządów lotniczych, samolotów, nie tylko samolotów LIM czy Iskra, ale też samolotów MiG-21. Mamy też dokumentację, tak jak tutaj widać, zeszyty przygotowań podchorążych. Te akurat, które tutaj leżą, są moje. Jeden z Radomia, jeden, jak byłem podchorążym, tutaj z Białej Podlaskiej. I wiele innych ciekawych dokumentów. Cóż jeszcze? Tak zwany Oberon, czyli wskaźnik, na którym pracował w dawnych czasach jeszcze ówczesnych nawigator naprowadzania. Pulpit sterowania oświetleniem lotniska. Makiety lotniska, te, które były planowane przez Wahapa Toja, jak to wszystko miało wyglądać jeszcze wtedy. A jeszcze jeden ważny gość przyjechał. A najważniejszy gość przyjechał, pilot, kosmonauta, generał Hermaszewski. Z owacjami gośćmy powitali w kościele taki, tutaj obecnie tam się wpisuje pewnie do Księgi Pamięci w sali tradycji. Także chwila niezapomniane, także zostanie w pamięci naszych rodaków w mieście. Dzień, w którym odsłoniliśmy mural i Izbę Pamięci oraz monument, przy którym w tej chwili stoimy. To jakby przedłużamy dalszą część historii lotnictwa Białej Podlaskiej, ale w postaci muzealnej. Nie wiadomo, historia może koło zatoczyć i za ileś tam lat może wrócą te samoloty, ale pozostajemy w tym momencie, w którym jesteśmy. Thank you.
zwanej Iskrze, odleciał już do swojego docelowego lotniska. Dziękujemy bardzo. Pewnie nas nie słyszy, ale z tym, że znalazł się za sukcesem, ja od Laska dziękuję.